Dobry wieczór, witam na moim dzisiejszym live'ie. Będę chciała rozmawiać z doktorem Pawłem Maranowskim, który jest socjologiem, a jednocześnie prorektorem do spraw studenckich Kolegium Civitas, o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja uczelni wyższych. Dobry Dzień wieczór, dobry, Pawle. dobry wieczór Aleksandro, dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i że będziemy mogli porozmawiać o tym, jak te uczelnie prywatne i państwowe, a także uniwersytety radzą sobie z dzisiejszymi wyzwaniami. Jak sobie radzą w tej sytuacji, w której się znalazły, nie z własnej oczywiście winy. Ja myślę, że Niewoli. tak jest, niewoli. Ja myślę, że trzeba rozdzielić jednak uczelnie publiczne od niepublicznych. Ja jestem reprezentantem uczelni niepublicznej, nawet nie prywatnej, bo Collegium Civitas nie jest firmą, tylko jest pewną organizacją, uczelnią wyższą, która działa, jest założona przez organizację pozarządową, więc ten tryb działania i także cele, które realizuje uczelnia, są pewnie trochę inne niż innych uczelni niepublicznych i prywatnych. Ale podobieństwa, znaczy są różnice między uczelniami publicznymi i niepublicznymi, także w funkcjonowaniu w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, która spadła na nas w sposób niespodziewany. Uczelnie niepubliczne, uczelnie prywatne nie mogą nie pozwolić sobie na funkcjonowanie, ponieważ są utrzymywane przez czesnego studentów, którzy płacą za edukację wyższą i oczekują oczywiście, że zajęcia, za które płacą i edukacja, za którą płacą, jest po pierwsze do wysokiej jakości, a po drugie, no, w ogóle się odbywa, prawda? I dlatego z moich obserwacji, także z rozmów z moimi znajomymi, kolegami, koleżankami z innych uczelni, uczelnie niepubliczne, przynajmniej te, które znajdują się gdzieś top w rankingach, a na pewno te najlepsze uczelnie warszawskie, bo na tym rynku funkcjonujemy, z tym kryzysem sobie całkiem nieźle radzą. Radzą sobie dzięki temu, że przeprowadzili proces przeniesienia zajęć, które odbywają się w sposób stacjonarny, na zajęcia, które odbywają się w formie e-learningowej. I przeprowadziły to w sposób masowy. To znaczy, my mówimy tutaj o wielu setkach zajęć, które są prowadzone na uczelniach niepublicznych i teraz są prowadzone w sposób e-learningowy przy pomocy różnych narzędzi. I był to proces Ale dla rozumiem, poczekaj, pozwolę sobie przerwać ci na chwilę. wielu. Jasne. No bo nie ma jednej słusznej metody, z której można skorzystać, żeby takie zajęcia prowadzić. Rozumiem, że wy musicie się zorganizować wszyscy we własnym zakresie. Zgadza się przy użyciu własnych narzędzi. Strategie są różne. Jeśli uczelnia ma swoje narzędzia, no to z nich korzysta. Jeśli nie ma swoich narzędzi, no to korzysta z zewnętrznych usług, z których korzystają także normalnie komercyjne firmy, pracując zdalnie, prawda? Mówimy tutaj o platformach do współpracy projektowej, do współpracy w ogóle takiej grupowej. Ja nie będę już wymieniał, ich jest dużo. Niektórzy korzystają z Zooma, niektórzy korzystają z Microsoft Teams albo z Google'a aplikacji. Rozwiązań jest wiele. Z tego, co widzę i z tego, co obserwuję, uczelnie niektóre korzystają albo z jednego systemu, z jednej metody, z jednego narzędzia, albo po prostu, tak jak my, na przykład, aby iść też, być może, żeby to było łatwiejsze w przeprowadzeniu dla niektórych wykładowców, wykorzystujemy aż trzy narzędzia, a nawet pozwalamy wykładowcom, jeśli są przyzwyczajeni do swoich narzędzi, korzystać ze swoich, pod warunkiem oczywiście, że jako uczelnia je zaakceptujemy. Okej, to jest ta część pracy no już dydaktycznej, tak? Między studentami, wykładowcami, wykładowczyniami. Ale przecież uczelnie to też osoby pracujące w administracji, to też osoby, których no nie widać na froncie, a jednak. To dzięki nim uczelnie w ogóle mogą funkcjonować. W jaki sposób można zadbać o takie osoby, o interesy takich osób, o pracę takich osób? Co zrobiło Kolegium Civitas w tej sprawie? Jest takie przeświadczenie trochę, nie tylko wśród studentów, ale osób
zewnątrz generalnie, że zajęcia online, że w ogóle prowadzenie działalności teraz zdalnej jest tańsze w jakiś sposób niż, albo mniej kosztuje zasobów ludzkich i w ogóle też czasu, niż prowadzenie zajęć stacjonarnych. I to jest nieprawda, to kosztuje o wiele więcej. Kosztuje nas wiele czasu, wiele wysiłku, które musieli właśnie pracownicy włożyć, których nie widać na pierwszym froncie, powiedzmy, to walki, ale bez których po prostu ten cały proces nie miałby, po prostu by się nie udał, nie udałoby się przeprowadzić wszystkich zajęć w 100% z stacjonarnych na online. Oczywiście są to pracownicy, którym trzeba wypłacić pieniądze, którzy pracują normalnie na umowy w normalnej firmie, bo uczelnia także jest firmą, która zatrudnia i którym trzeba zapewnić miejsca pracy. A te miejsca pracy są zapewnione tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uczelnia realizuje swoje usługi edukacyjne. Więc te uczelnie, którym się to udało, tak jak Kolegium Civitas, czy też uczelnie inne niepubliczne, warszawskie, które są tymi uczelniami, powiedzmy sobie, top, nie miały innego wyboru, jak zacząć wprowadzać zajęcia online zgodnie z rekomendacjami ministerstwa, aby po pierwsze zapewnić studentom kształcenie, bo to jest najważniejsze, a z drugiej strony zapewnić sobie normalne funkcjonowanie, jeśli można powiedzieć, że to, co teraz w ogóle jest normalne w tej sytuacji, prawda? A jak radzą sobie, może najpierw zapytam o wykładowców z tymi wszystkimi narzędziami, a potem jak reagują na to oczywiście studenci? Ja prowadziłem szkolenia niektóre z e-learningu, bo mam pewne doświadczenie w prowadzeniu zajęć poprzez online. Zdarzało mi się korzystać już z jakichś narzędzi o wiele wcześniej i siłą rzeczy też tutaj u mnie w Kolegium Civitas prowadziłem część szkoleń i powiem szczerze, że serce mi rośnie, kiedy widzę wykładowców, którzy do tej pory prowadzili zajęcia stacjonarne i bardzo szybko przesiedli się praktycznie z dnia na dzień na prowadzenie zajęć online. Sytuacja na nas wszystkich to wymusiła i ja widzę takie od strony wykładowców bardzo duże zrozumienie tej sytuacji i jednocześnie chęć tego, żeby zaangażować się i w pomoc między sobą, bo dochodzi do takich sytuacji, że wykładowcy nawet między sobą prowadzą szkolenia, po tych szkoleniach, które przeprowadziliśmy my dla naszych wykładowców w sposób masowy. Ja pierwszy raz miałem kilkadziesiąt osób na jednym szkoleniu, to było niesamowite doświadczenie, bo nigdy nie miałem aż tyle osób i dla mnie to też było bardzo ciekawe doświadczenie. Więc wykładowcy podchodzą do tego ze zrozumieniem, wiedzą jak to jest ważne, aby dostarczać tę wiedzę jak najwyższym poziomie przy użyciu tych narzędzi online. No nie zastąpi to nigdy kontaktu bezpośredniego, wiemy o tym, ale staramy się, żeby przynajmniej był to jakiś substytut. Natomiast jeśli chodzi... Bo są różne formy zajęć, tak? No są wykłady, ale są też warsztaty i niektóre z tych warsztatów wymagają dużej interakcji pomiędzy studentami, wykładowcą i prowadzącym ćwiczenia, zajęcia. One są też często techniczne, bo proszę, może to też jest moment, w którym warto sobie przypomnieć, że w Kolegium Civitas funkcjonuje bardzo prężna katedra dziennikarstwa. Więc wydaje się, że tutaj no jest pewne wyzwanie dla jednej i dla drugiej strony. Jest wyzwanie, bo pewnych rzeczy nie da się zastąpić poprzez po prostu zajęcia, w których się uczestniczy. Zgadza się. Oczywiście są zajęcia jeszcze na innych uczelniach bardzo takie laboratoryjne, przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi, których no, nie każdy student ma w domu, prawda? W naszym przypadku zdecydowana większość zajęć jest możliwa do przeprowadzenia online w formie e-learningowej, zależnie od tego, jaki typ jest to zajęć, bo mamy wykłady, warsztaty i ćwiczenia. Zależnie od tego dobierane jest przez wykładowcę najlepsze narzędzie, które odpowiada i potrzebom wykładowcy, a jednocześnie odpowiada potrzebom studentów. Ja też prowadzę zajęcia w tym semestrze i ja prowadzę zajęcia w laboratorium komputerowym i potrzebowałem takiego narzędzia, które pozwoli mi pokazywać po prostu, co ja robię na komputerze, na programie do analizy statystycznej. Mhm. I odnalazłem dla siebie te narzędzie z tych trzech, które zaproponowaliśmy oczywiście naszym wykładowcom. I te zajęcia w moim odczuciu i mam w odczuciu moich studentów też uważam, że przebiegają w sposób
bardzo podobny do tych, które i tak byśmy przeprowadzili będąc na żywo. Przy tym założeniu oczywiście, że to nigdy nie zastąpi zajęć na żywo. Nie? A jak reagują studenci? No, oni przecież też muszą dostosować się do tego, jakie wprowadzono obecnie zmiany. Tak, znaczy z takich moich pierwszych wywiadów, które robiłem, ale zanim jeszcze nawet wprowadziliśmy e-learning, ja testowałem z częścią moich studentów. Nieobligatoryjne zajęcia zrobiłem po prostu ze studentami, żeby zobaczyć, jak to przebiega i zrobić po prostu taką ewaluację. Jestem socjologiem z wykształcenia, więc ja po prostu muszę coś wcześniej zbadać, żeby wiedzieć, czy coś działa. I reakcje były oczywiście pozytywne. Studenci podchodzą do tego, na początku podchodzili do tego bardzo tacy zainteresowaniem, zaintrygowani, byli bardzo zaintrygowani w tym, w jaki sposób w ogóle te zajęcia będą prowadzone. Oczywiście były obawy i są, były obawy i są nadal oczywiście, bo dopiero zaczęliśmy prowadzić te zajęcia, jest to drugi tydzień, kiedy prowadzimy zajęcia online. Były obawy związane z tym, że to nie zastąpi prawdziwego procesu dydaktycznego, takiego, który jest prowadzony no, face to face, audytoryjnie, prawda? Ale uważam, że to jest lepsze wyjście, to znaczy lepsze wyjściem jest prowadzenie zajęć online niż wydłużanie roku akademickiego, na przykład wakacje, co grozi niektórym uczelniom niestety, które nie prowadzą zajęć online. Moim zdaniem, mam nadzieję też, że docenimy to, że te zajęcia są prowadzone online teraz, wiedząc o tym, że zakończymy rok akademicki zgodnie z naszym planem przyjętym przez Senat przed rokiem akademickim. Tak? Nie będziemy prowadzić zajęć w lipcu, nie będziemy musieli chodzić na zajęcia w sierpniu, bo zakończymy je w sposób taki, jak i planowaliśmy. I uważam, że to jest lepsze niż wydłużanie roku akademickiego w nieskończoność. No tak, ale to jest pewien kryzys, w którym znaleźli się dzisiaj właściwie wszyscy, myślę, że spokojnie można tak powiedzieć, i na pewno zarządzanie kryzysem na uczelni publicznej różni się od tego na uczelni niepublicznej. Czy moglibyśmy jeszcze w tej rozmowie bardziej skupić się w tej chwili? To ja może powiem o samych studentach, dlatego że ja mam bezpośredni kontakt z samorządem studentów, który bardzo nam pomaga i jednocześnie jest no, głosem studentów. I ja osobiście jako projektor spraw studenckich się w ten głos wsłuchuję. Myślę, że przewodniczący naszego samorządu, mam nadzieję, że za bardzo go nie męczę, ale po prostu dzwonię do niego niemal codziennie z różnymi inicjatywami, z pytaniami, jak się wiedzie naszym studentom, ale także nasz samorząd zorganizował bardzo szybko komisję stypendialną, która wydała, nigdy w historii Kolegium Civitas nie było tylu zapomóg jednorazowych, które pomogą, mam nadzieję, że pomogą studentom w tej trudnej sytuacji. Większość tych wniosków, które rozpatrywała ostatnio komisja stypendialna naszych studentów, dotyczyła niestety utraty pracy. Dominują branża oczywiście gastronomiczna, która zatrudniała do tej pory bardzo dużo studentów. Są to niestety bardzo smutne historie, z którymi komisja stypendialna musiała się zapoznać, ale no, bardzo się cieszę, że się udało zadziałać i te pieniądze, które dostajemy na zapomogi od ministerstwa, zostały wydane. Ja mam nadzieję tylko, że zgodnie z obietnicami pana ministra, te pieniądze, które nam są obiecane, nie nam, tylko oczywiście studentom w ramach jednorazowych zapomóg, będą. My oczywiście od razu... To właśnie miało być moje pytanie. Jakie macie gwarancje, że te środki, które zostały w ten sposób wydatkowane, zostaną uczelni zwrócone na działania, które byłyby pokryte z tych środków? Bo oczywiście dzisiaj mamy sytuację, w której no właściwie to super, że studenci mogą skorzystać z takiej pomocy. Wydaje się, że bez niej po pierwsze nie byliby w stanie normalnie funkcjonować, a już na pewno rezygnowaliby z dodatkowych wydatków, a dla niektórych te dodatkowe wydatki wiązałyby się z tym, że musieliby po prostu zrezygnować z uczelni. Zgadza się, oczywiście. No, jeśli człowiek ma alternatywę, czy włożyć coś do garnka, czym uczyć się i zdobywać wiedzę, no to zgodnie z jakąkolwiek hierarchią potrzeb, czy to jest Maslowa, czy inne, wybierze na pewno to, co jest najbardziej dla niego potrzebne, czyli po prostu przeżycie. I to się oczywiście, ja się z tym zgadzam. Jeżeli chodzi o te środki publiczne, które są dla studentów, które rozdają komisje stypendialne we wszystkich uczelniach, zarówno publicznych i niepublicznych, oczywiście one są obiecane. My zawnioskowaliśmy do ministerstwa o dodatkowe środki, ponieważ te środki, którymi dysponujemy, zwykle nam wystarczają.
słyszały, no nie, też nie ukrywajmy, studenci uczelni niepublicznych, a na pewno w przypadku Collegium Civitas, ale podejrzewam, że także innych, no to studenci po prostu płacą za studia i stać ich na to studiowanie zwykle. I zdarzają się oczywiście sytuacje losowe, trudne sytuacje materialne, że student chce dokończyć studia i nie ma tych pieniędzy, albo po prostu w ogóle nie ma pieniędzy i prosi komisję stypendialną o dofinansowanie. Natomiast teraz no, jest o wiele więcej tych wniosków. Ja uważam, że to jest dopiero preludium do tego, co nas czeka, to znaczy w kwietniu teraz i w maju ja się spodziewam, że tych wniosków o pomoc finansową studentów będzie zdecydowanie więcej. Ja się cieszę, że się udało razem z samorządem i z komisją stypendialną ustalić, że my się będziemy po prostu co tydzień spotykać po to, żeby rozpatrywać te wnioski, bo w tym momencie nie ma nic ważniejszego niż pomoc naszym studentom. Przy czym warto też pamiętać, że zapomoga nie jest celowa, to znaczy student może ją wydać na co chce. Oczywiście zwykle są to studenci w swoich wnioskach proszą o to, aby móc dalej studiować, ale to nie jest wcale wykluczone, że te pieniądze mogą pomóc także w innych sytuacjach, po prostu przeżyć. Naprawdę trudno jest teraz jakby oceniać, jaka będzie tego skala tej pomocy i tych potrzeb, ale ja spodziewam się, że tego będzie z tygodnia na tydzień coraz więcej. No biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałeś, że większość studentów poszukuje pracy elastycznej, którą są w stanie grafikami zgrać z zajęciami, w których uczestniczą, to są właśnie bardzo często miejsca typu gastronomia, teatry, kina też bardzo często, właśnie rozrywka. Wszystko dzisiaj jest zamknięte właściwie na klucz. To wygląda na to, że rzeczywiście ci, którzy do tej pory byli w dobrej sytuacji, mogą już w takiej nie być, bo każdy z nich miał jakoś zaplanowany budżet, jakąś kwotę miesięczną założoną, chociażby tę minimalną, żeby móc funkcjonować. Jak studenci radzą sobie z tą sytuacją, bo rozumiem, że u was jest możliwość zawnioskowania o taką zapomogę, no ale to też jest strach, strata nagle jakiejś perspektywy, płynności, pewne zaburzenie. Tak, ja zauważyłem, co się dzieje? Jesteś projektorem do spraw studenckich. Ta uczelnia jest małą uczelnią, stosunkowo małą uczelnią, więc na pewno masz większy kontakt. Tak, zdecydowanie. Oczywiście Collegium Civitas zawsze było małą uczelnią, ale taki był zamysł, kiedy ta uczelnia powstała. I ten kontakt bezpośredni to zawsze stanowiło pewną swoistość naszej uczelni. Znaczy czymś, czym także się... kończyłam tę uczelnię i na pewno jej wyjątkowość polega na tym, że wykładowcy są na wyciągnięcie ręki, jest się traktowanym na tej uczelni indywidualnie. I to... Zgadza się. Oczywiście, dlatego ja bezpośrednio oczywiście jestem w kontakcie ze studentami. Każda nasza rozmowa się pyta, czy pan, jak się pan czuje, albo czy w jakiś sposób można pomóc. Ja z tych rozmów moich indywidualnych ze studentami mam takie wrażenie, że część osób jest tą sytuacją i tym przymusem przebywania w domu, niestety już zmęczeni. Zmęczeni także i także tak są obciążeni trochę psychicznie. Dlatego my w Collegium Civitas wdrażamy teraz i studenci zostaną poinformowani w ciągu najbliższych dni o pomocy psychologicznej i takiej coachingowej. Mamy naszych doradców zawodowych, którzy także są gotowi do tego i nasi wykładowcy, którzy także są psychoterapeutami, będą gotowi naszym studentom pomóc, jeśli będzie taka oczywiście potrzeba, ale ja po tych rozmowach ze studentami, z niektórymi oczywiście widzę, że część jest oczywiście zmęczona tą sytuacją. Tylko ja bym chciał powiedzieć, że ten e-learning w moim odczuciu, to poczucie tego, że uczelnia funkcjonuje i że jednak jest jakaś stabilizacja, pracownicy pracują, odpowiadają na maile, jest realizowany cały czas ten proces i dydaktyczny, i taki usługowy związany z tym, że my jesteśmy do ich dyspozycji, ja odpowiadam na maile, spotykam się ze studentami, tak jak teraz z tobą i dyskutujemy na różne rzeczy, ja mam wrażenie, że to może działać także w pewien sposób terapeutycznie, że chociaż świat być może płonie gdzieś tam za oknem, może nie można wychodzić z tego domu i trzeba siedzieć w tych ścianach, ale przynajmniej trzeba przeczytać jakąś lekturę, przygotować się do zajęć, wykonać jakieś zadanie, zalogować się do internetu, do platformy i wysłuchać wykładu. Chociażby się jadło za zgaszoną kamerą jakąś kanapkę albo brało prysznic, tak jak ostatnio słyszałem, było słychać w mikrofonie
lejącą się wodę, więc student chyba po prostu słuchał wykładu spod prysznica. Czyli taka namiastka normalności, którą jesteście w ten sposób aplikować studentom. Tak bym to nazwał. Uważam, że jest to namiastka normalności i myślę, że też poczucie tego, że my działamy, jest też dla studentów ważne, bo możemy dalej realizować ten proces dydaktyczny, możemy dalej się uczyć, nie musimy wydłużać roku akademickiego i uczyć się wakacje, bo wakacje będziemy mieli inne zmartwienia niestety związane z naszą ekonomią, więc na pewno będzie to poczucie, jest takie poczucie, będzie takie poczucie stabilizacji, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie dydaktyczne i naukowe. O przyszłość jeszcze będę chciała Cię zapytać, ale właściwie mówisz mi o tym, że poradziliście sobie z tym kryzysem i opowiadasz o szeregu działań, które zostały na kolegium wprowadzone. Tylko powiedz mi właściwie, jakie w tej chwili są wyzwania dla uczelni, co jest właściwie na horyzoncie największym problemem, z czym związane są wasze największe obawy, bo to, że uczelnia taka jak Kolegium Civitas odnalazła się w tej chwili, to nie znaczy, że nie odbyło się to jakimś kosztem, albo że na przykład to, co udało się dzisiaj postawić, będzie stabilnie funkcjonowało też w najbliższym czasie. Nie, oczywiście, to, że poradziliśmy sobie teraz w ciągu ostatnich 2 tygodni, wykonaliśmy ogrom pracy, który kosztował nas bardzo dużo czasu i kwestii oczywiście finansowych, to nie znaczy, że nie obawiamy się o swoją przyszłość. To też nie oznacza, że pewne rzeczy już musieliśmy zrezygnować. Mieliśmy bardzo świetne szkoły letnie, na które zapraszaliśmy studentów na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z których musieliśmy już zrezygnować, które były istotnym elementem naszej edukacji, które cieszyły się bardzo dużą popularnością, szczególnie tam, w USA. To było dla nas bardzo fajny projekt, który musieliśmy po prostu przenieść no już na przyszły rok, bo w tych wakacjach się to po prostu nie odbędzie. Problem studentów Erasmusa, którzy przyjechali do nas, którzy także wyjechali i którzy wracają na przykład, powiedzieli, obiecaliśmy studentom, i zresztą to realizujemy, że jeśli studenci chcą wrócić z Erasmusa do Polski, mogą ten semestr nie tracić i rozpocząć naukę. U nas jesteśmy gotowi ponieść ten koszt związany z czasem i tymi proceduralnymi kwestiami biurokratycznymi, żeby oni znowu się znaleźli u nas. I taką gwarancję na przykład im daliśmy. Nie zadbaliśmy o naszych studentów z Erasmusa, którzy tutaj przyjechali, ale część wyjechała po prostu do swoich krajów, ale żeby nie tracili na przykład semestru, no bo formalnie są na Erasmusie w Polsce, w Kolegium Civitas, mogą uczestniczyć w zajęciach online, ale już nawet do końca semestru. To znaczy, żeby oni nie tracili, bo nie wiadomo, czy będą mogli wrócić, no, jeśli nawet my wyjdziemy z domu i będziemy mogli iść na zajęcia, nie wiadomo, czy studenci Erasmusa, którzy do nas przyjechali, będą mogli przylecieć do nas. Więc my naprawdę jakby bardzo prostudencko do tego podchodzimy. Jeszcze raz, to nas bardzo kosztuje dużo czasu, ale my po prostu, ja przyznam ci tak szczerze, chciałem powiedzieć między nami, ale to nie będzie między nami, że ja od 2 tygodni czuję się, jakbym był, nawet nie wiem, jak to określić, mam takie poczucie, że jestem strasznie nakręcony, znaczy pozytywnie, w tym sensie, że pozytywnie jestem nakręcony na taką wytężoną pracę. Obawiam się, że... wyzwaniem, no tu pojawił się komentarz, że masz rację i rzeczywiście podtrzymujecie studentów w normalnym ich funkcjonowaniu. Więc ja rozumiem, że ty jesteś gotowy do działania, nakręcony, żeby wszystko właściwie działało. Ale będę Cię dopytywać o te trudności cały czas, bo przecież w Kolegium Civitas jest bardzo dużo też zagranicznych studentów. W każdym kraju zostały wprowadzone inne ograniczenia. Studenci mogli zostać w Polsce, ale na pewno duża ich część wróciła do swoich rodzin. To jest wyzwanie. Jakie jeszcze są wyzwania? Na pewno wyzwaniem jest rekrutacja. To znaczy to będzie wyzwanie dla każdej uczelni niepublicznej w tym momencie. Ponieważ my jesteśmy silnie uzależnieni od ekonomii, myślę, że bardziej, znaczy każda uczelnia, również publiczna jest uzależniona, tylko publiczna uczelnia ma większe gwarancje
wyczwania niż uczelnia, niż każda uczelnia niepubliczna, taka jest prawna. I my po prostu funkcjonujemy na rynku jako normalny organizacja na rynku konkurencji, tak, która stara się dostosować do potrzeb studentów, a jednocześnie dostarczać wiedzę na jakimś akademickim poziomie. I pewnym niebezpieczeństwem oczywiście, że jest rekrutacja, która ma się odbyć. Kwestia przesunięcia matur, albo w ogóle czy się odbędą, ewidentnie będzie wpływać na uczelnie niepubliczne w Polsce, na publiczne również, ale w większym wymiarze będzie to działało na uczelnie prywatne. Rekrutacja będzie największym wyzwaniem, ale ja też uważam, z drugiej strony uważam, że ta część uczelni, która prowadzi zajęcia w taki masowy sposób jak my, a jest ich kilka, co najmniej o których wiem, że prowadzą tak jak my, na pewno będzie się wyróżniać w tym momencie. Będzie się wyróżniać dlatego, że potrafiła zarządzać dobrze kryzysem. Potrafiła zarządzać dobrze kryzysem i potrafiła się dostosować do sytuacji, która po prostu pojawiła się w ciągu 2-3 dni. Więc to będzie na pewno działało na korzyść. Na niekorzyść będzie działało to, że ludzie będą tracić pracę. Będą tracić pracę i to, co powiedziałem na początku, rozważając to, co mają kupić, czy mają się dokształcić, czy mają kupić po prostu, nie wiem, przetrwać i kupić sobie jedzenie, człowiek wybierze po prostu jedzenie. I ja też nie czuję, no bo mówimy tutaj o pewnych osłonowych działaniach rządu i o tarczy antykryzysowej i tak dalej, która uczelni niepublicznych dotyczy w bardzo minimalny sposób, jeśli nie mówiąc w żadnym. Ona niestety w ogóle w większości przedsiębiorców nie dotyczy i moglibyśmy tu bardzo długo dyskutować na temat tego, jak bardzo niewystarczające są rozwiązania proponowane w tak zwanej tarczy antykryzysowej i o ile można było je poprawić. No niestety rządzący nie zdecydowali się na to, pomimo tego, że z wielu stron płynęły do nich propozycje, jak należałoby to naprawić. Więc pełna zgoda na uczelnie, też nie odnajdą się w tym systemie pomocowym. No niestety nie. Oczywiście cieszę się, że są te pieniądze na te zapomogi. To jest dosyć istotne w tym momencie zarówno dla uczelni publicznych i niepublicznych. Natomiast rynek uczelni niepublicznych też jest dosyć istotny, ponieważ zapewnia edukację znacznej części osobom. Poza tym uczelnie niepubliczne mają to do siebie, że są bardzo elastyczne i łatwiej wdrażają projekty innowacyjne, co wynika z różnych badań, które były prowadzone w Polsce na temat uczelni i ich innowacji. I my też jesteśmy takim elementem istotnym dla biznesu, dlatego że my w porozumieniu z biznesem prowadzimy różne studia i kształcimy kadry wysoko wykwalifikowane, które z jednej strony mają wiedzę na poziomie akademickim, a z drugiej wiedzę, która jest przystosowana do potrzeb rynku. I to robią masowo właśnie uczelnie niepubliczne, więc są bardzo istotnym elementem ekonomii i przyszłości i tego, jak będzie wyglądać nasza przyszłość gospodarcza. Czyli po prostu wypadnie jeden element, który jest bardzo ważny w sytuacji ekonomicznej i wszystko się posypie. Jesteś Paweł socjologiem, więc też patrzysz pewnie na to w szerszej perspektywie, co dzisiaj się dzieje. Myślisz, że jak ta sytuacja wpływa już na nastroje społeczne? Wpłynie bardzo negatywnie. To znaczy trzeba się spodziewać tego, że oceny dotyczące sytuacji materialnej Polaków w ciągu następnych tygodni zaczną lecieć na łeb i szyję. One były bardzo dobre ostatnimi czasy. Bardzo dużo Polaków oceniało swoją sytuację materialną, między innymi dzięki rozbudowanym programom socjalnym rządu. Oceniały swoją sytuację materialną jako dobrą, albo nawet bardzo dobrą. W tej sytuacji w ciągu następnych 2-3 miesięcy przewiduje spadek, na pewno deklaracji, że jest dobrze, dlatego że wzrost bezrobocia będzie automatycznie oznaczał spadek tych pozytywnych ocen. Niestety człowiek jest tak zbudowany, że jego osobowość kształtuje się poprzez pracę. Jest wiele badań, które pokazują, że pewne typy osobowości wykonują pewną pracę albo kształtują się w ramach pracy i praca nadaje sens naszemu życiu. W sytuacji, w których jest bardzo dużo bezrobotnych,
bardzo dużo ludzi straci po prostu sens. No, nie chcę tutaj używać może bardzo dużych słów i przewidywać, że będzie tutaj jakieś zagrożenie życia, ale obawiam się, że nawet przy tak dużych statystykach dotyczących na przykład samobójstw w Polsce możemy mieć do czynienia również z pewną anomią na poziomie właśnie psychicznym i pewną dezintegracją społeczną. Jeżeli nie będziemy działać osłonowo jako państwo i systemowo wobec ludzi i ich miejsc pracy, to niestety grożą nam bardzo niefajne konsekwencje z tym związane. To jest kwestia poczucia bezpieczeństwa obywateli? No, zgadza się, no, to praca jest jedną z największych potrzeb człowieka, oprócz tego, że najważniejszą, jak pytamy się ludzi o to, o co jest najważniejsze dla nich w życiu, to zawsze jest to rodzina na pierwszym, znaczy nie zawsze, akurat w przypadku Polski jest to rodzina, ale potem są to, znaczy gdzieś daleko oczywiście są pieniądze, ale także wysoko jest praca, to znaczy, żeby ją po prostu mieć i żeby być z niej mniej lub bardziej zadowolony, ale żeby ona była, bo ona nadaje pewną życiu rutynę. W tym momencie, w sytuacji, w której ludzie tracą pracę, przyszłość jest niepewna, podejmowanie jakichś działań jest ryzykowne, bo nie wiemy, jakie przyniesie efekty. Ludzie czują się niepewni swojego życia, tracą ten sens również życia niestety. I to jest to niebezpieczeństwo. Są dwie strategie, Aleksandro, tylko powiem, są dwie strategie. Jedna strategia jest taka, że w takich sytuacjach jako społeczeństwo będziemy się radykalizować, co nie jest bezpieczne, bo poprzez radykalizację jest przerażające, bo będziemy, jak to kiedyś Erich Fromm pisał, zrzucać z siebie wolność po to, żeby inni nami sterowali, kierowali. Inni, mówię tutaj o elitach politycznych, a szczególnie o takich, którzy lubią rozwiązania proste i bardzo populistyczne, po to, żeby dać nam bezpieczeństwo właśnie ekonomiczne. My jesteśmy w stanie się zrzec swojej wolności jako społeczeństwa, z czego przykłady w historii mamy wiele. Druga droga, nie wiem, która jest bardziej prawdopodobna, to jest taka, że zmienimy się także moralnie albo zaczniemy doceniać to, co mamy i upadnie taki trochę mit, może nie mit, ale taki proces, czy też kultura nabywania rzeczy, których nie potrzebujemy, czyli mówię tutaj o posiadania, czyli mówię o kulturze konsumpcyjnej, która będzie musiała w pewien sposób upaść, no bo nie będzie czego kupować i nie będzie pieniędzy. I być może ludzie przewartościują pewne rzeczy, bo kultura konsumpcyjna wcale nie jest takim pozytywnym zjawiskiem. Oczywiście ona jest związana z kapitałem. Ale na pewno będzie to wstrząs na rynku, no bo jeżeli mówimy tutaj o konsumpcji, no to znowu mamy tutaj całą sieć powiązań, branż, ludzi, którzy są w nich zatrudnieni, którzy jeśli spełni się ten scenariusz, o którym mówisz, no to po prostu spadnie popyt, spadnie podaż. Zgadza się. Gospodarcze konsekwencje będą dla ludzi i dla nas wszystkich. Będziemy musieli się po prostu przyzwyczaić do tej nowej sytuacji i obniżyć pewnie swoje oczekiwania. To jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni i do czegoś, jak to się mówi, trudno wyjść ze sfery komfortu, będzie nam trudno wyjść z tej sfery, do której się przyzwyczailiśmy, ale musimy rozważać niestety ten plan, że tak będzie i lepiej przygotowywać się już mentalnie teraz do tego zawczasu, żeby nie być rozczarowanym w ciągu następnych miesięcy. Pawle, ja jeszcze bardzo chętnie porozmawiałabym z Tobą o tych wszystkich socjologicznych aspektach, więc kończąc już w tej chwili, bardzo dziękując Ci za rozmowę, chciałabym obiecać, że na pewno jeszcze o tym porozmawiamy, zwłaszcza po wprowadzeniu kolejnych ograniczeń, jak to wpływa na społeczeństwo. Chciałabym zapoznać się z Twoją opinią, porównać to do tego, co dzieje się w innych państwach, także mam nadzieję, że ponownie przyjmiesz moje zaproszenie do rozmowy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Będziemy trzymać kciuki za to, żeby uczelnie takie jak Collegium Civitas poradziły sobie w tej sytuacji, żeby studenci nie odczuli jakościowo spadku i trudności, w jakich w tej chwili wszystkie uczelnie się znalazły, żeby dostęp do tej edukacji, mówimy też tutaj oczywiście o tej, koncentrowaliśmy się na szkolnictwie wyższym, ale przecież wiemy, że to nie tylko studenci są odesłani do domu, ale przede wszystkim dzieciaki, które chodziły do szkół, że będzie do tego dostęp i no nie powstanie jakaś taka wyrwa, którą później trudno będzie
wyrównać. Także dziękuję Ci. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję także słuchaczom i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i z miłą chęcią porozmawiam z Tobą o różnych konsekwencjach tej sytuacji, w której się znaleźliśmy jako socjolog. Bardzo Ci, Pawle, dziękuję. Dobrego wieczoru Tobie i Państwu. Dziękuję. Dzięki.